Dzień dobry. Dzisiaj sobie pospecyfikuję sobie to, co jest, było i będzie, co trwa przez nasz czas niezmierzony, ponieważ kiedyś zostało wymyślone i już zawsze będzie istniało. Bez względu na to, kto będzie tym handlował i kto będzie to chował i kto będzie to sprzedawał i kto będzie na tym zarabiał, a kto będzie to rozdawał. Tak czy owak, ktoś to musi zrobić, a jeżeli ktoś to musi zrobić, to musi bardzo dużo energii i czasu i pieniędzy i jedzenia zużyć na to, żeby istnieć i żeby wymyślić. A jeżeli wymyślić, no to może kiedyś stanie się to tak łatwe, że będzie powszechnie wiadomo, że jest potrzeba i że można, i każde dziecko sobie samo zrobi w końcu. No więc, w związku z tym, wymyśliłem ten kalkulator obiektowy. Sobie wymyśliłem, tak jak każde dziecko może sobie wymyślić, kalkulator obiektowy, taki, który od razu będzie zawierał całą wiedzę. Całą wiedzę o wszechświecie i o fizyce i o chemii i o wszystkich i całej historii, dinozaurach i krasnoludkach. I w tym momencie, jeżeli wymyśliłem to, podstawowym obiektem, podstawowym obiektem takiego kalkulatora, to jest ta cyfra, liczba. Cyfra, liczba ma swoją pozycję. Czyli jak gdyby cyfra ma pozycję w liczbie. Jeżeli na przykład jest to 10 tysięcy, to jedynka ma pozycję 5. Jeżeli jest to 100, to pozycja jedynki, jedynka ma pozycję 3. I to jest, w zależności od pozycji, to jest cała liczba. W związku z tym, jeżeli postawić na sobie, nałożyć jedynkę o pozycji 5 z jedynką o pozycji 3, to będzie to 10 100. I to jest w całości te dwie jedynki nałożone na siebie dają 10 100. 10 100 to jest ta wyświetlana wartość, ta, którą widać i którą można rozłożyć, wyciągnąć z tych 10 100 tą jedyneczkę z jakiejś tam pozycji. Wtedy wartość tej liczby zmieni się, ale powędruje ta jedyneczka jako ta cała liczba, czyli albo 100, albo 10 tysięcy. Więc jeżeli 10 tysięcy wyjmiemy, to zostanie 100. Jeżeli wyjmiemy 100, to zostanie 10 tysięcy. Wyjmujemy cyfrę na pozycji. To wyjęcie tej cyfry na pozycji powoduje zmianę wartości liczby, wyświetlanej liczby. Liczba wyświetlana i i pozycje tej liczby. Pozycje tej liczby z cyframi. Liczba, pozycje, cyfry. Liczba ma pozycję, ma tyle pozycji, ile potrzeba. Każda pozycja zawiera jakąś cyfrę, albo 0, albo 1, albo 9. Albo F, albo A. A, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takie są cyfry układu szesnastkowego. Najwyższą cyfrą jest 15, czyli F. F to jest 15. No a teraz tak, jeżeli mamy tą liczbę,
to teraz w zależności od cała liczba może się znajdować w różnych miejscach, jeżeli chodzi o system liczenia. Może się znajdować pod pierwiastkiem, może się znajdować w mianowniku albo w liczniku. Może je znajdować po lewej stronie równości albo po prawej stronie równości. I w tych sześciu pozycjach każda zmiana tej pozycji powoduje operację matematyczną. Operację matematyczną na pozostałych składnikach równania. Teraz tak, jeżeli chodzi o pierwiastek, to oczywiście jeżeli liczba jest pod pierwiastkiem, no to jest to nadrzędna liczba, czyli pierwiastek z 4 to jest 2. W związku z tym czwórka wyciągnięta spod pierwiastka zamienia się w dwójkę. Dwójka wstawiona pod pierwiastek zamienia się w czwórkę, czyli w kwadrat dwójki. Teraz, jeżeli chodzi o operację z samym symbolem pierwiastka, to już wiem teraz dalej. Teraz jeżeli chodzi o licznik i mianownik, to oczywiście jeszcze chodzi jeszcze o operację dodawania i odejmowania. Bo jeżeli nie tyle licznik i mianownik, co lewa strona i prawa strona. Bo jeżeli liczba znajduje się po lewej stronie i przeciągnę ją na prawą stronę, to muszę jej zmienić znak. Więc przy przejściu przez znak równości zmienia się znak liczby. Znak liczby, która się składa z pozycji, które zawierają cyfry. W tym momencie, jeżeli jest to minus 1000 po lewej stronie i przeciągnę to minus 1000 na prawo, to zmieni się ono w plus 1000. I będzie plus 1000, które będzie musiało być dodawane do tego, co tam po prawej stronie jest. Jeżeli tam jest 0, to tam zostanie samo plus 1000, ale jeżeli tam jest jakaś inna liczba, to ona zostanie do tego 1000 dodana, więc w związku z tym pozycje liczby zostaną zmienione. Jeżeli oczywiście operacja ma zostać wykonana, a nie jeżeli ma zostać przeniesiona liczba ze znakiem. Są dwie możliwości, albo się od razu sumuje, albo odejmuje, albo dostawia się liczbę ze znakiem, czyli zostawia się w pozycji rozwiniętej. I teraz już tylko zostały te operacje przejścia między licznikiem a mianownikiem. No to już, tak powiem, to już jest łatwo, że wiadomo, że jeżeli liczba idzie z góry na dół, przeciągnie się z licznika do mianownika, to w tym momencie w mianowniku musi pojawić ułamek składający się z tej liczby, żeby była tam o odwrotność tej liczby, która powędrowała na dół. Jeżeli na przykład jest to 100 w liczniku, w mianowniku 1, to jest 100 przez 1. Nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli 100 przeciągnę na dół, to wtedy co musi się znaleźć na górze? Na górze musi się znaleźć 1 przez 100. I będzie wtedy na górze ułamek 1 przez 100, a na dole będzie 100. Podzielić, to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Czyli źle mówię. Źle mówię, ponieważ ale już w tej chwili określiłem to, co mówię źle. Czyli mówię, że podzielić, to znaczy pomnożyć przez odwrotność. A jeżeli podzielić, pomnożyć, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, to jeżeli coś jest w liczniku i mianowniku, to co jest w mianowniku, to jest podzielone przez to. A więc można cały ułamek można zamienić w licznik razy odwrotność mianownika, tak? Coś mówię dobrze? Dobrze mówię? No zastanowię się i potem opowiem to jeszcze dokładniej. Dziękuję, dobranoc.